Dysponujemy już danymi za pierwszy kwartał. Jak wiadomo, stały się one przedmiotem ożywionej dyskusji, ale także i pewnej propagandowej akcji ze strony rządu. Pokazano Polskę na tle innych krajów, pokazano, że mamy stosunkowo najlepszy wynik, nawet pewien przyrost produktu krajowego brutto w przeciwieństwie do innych. I niestety w naszej centrolewicowej optyce tego rodzaju podejście połączone z konsekwencjami w postaci niepodejmowania działań przeciw spadkowi aktywności gospodarczej jest bardzo niebezpieczne i na przyszłość grozi dość poważnymi konsekwencjami.